Zadanie. Niektóre bakterie mogą mieć długość 1 mikrometra, czyli 1 milionowa metra. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Bakteria ta narysowana w skali. 100 tysięcy do 1 będzie miała długość 1 cm czy 10 cm. Pierwsza liczba w skali jest większa. Jest to informacja, że na naszym rysunku będziemy zwiększać dany przedmiot, daną bakterię właśnie tyle razy, czyli 100 tysięcy razy. Więc jeżeli weźmiemy naszą rzeczywistą, długość bakterii, no to będziemy ją właśnie zwiększać, czyli wymnażać przez 100 tysięcy razy. No i teraz, jak tutaj mamy 100 tysięcy, wystarczy ten przecinek przesunąć o tyle zer, ile tutaj mamy, czyli o 5 zer w prawą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 0,1 metra. A 0,1 metra to jest 10 centymetrów. Czyli ta bakteria będzie miała długość 10 centymetrów. Dalej czytajmy. Długość bakterii będzie 5 centymetrów w skali, no właśnie tej pierwszej czy tej drugiej. No i tutaj warto byłoby jednostki ujednolicić, bo tutaj bakteria ma 5 cm, a tutaj mamy 1 milionową metra, więc e, tę długość zamienimy na centymetry? No i e, żeby zamienić na centymetry, to trzeba tutaj e, przesunąć o dwa miejsca w prawo, tak? Czyli mamy ile? E, jedną dziesięciotysięczną centymetra. No i teraz zauważmy, to jest bardzo malutka e, długość, a to już jest większa długość, czyli na naszym rysunku przedmiot, czyli ta bakteria w zasadzie będzie dużo większa. Więc już od razu moglibyśmy napisać, że skoro ta liczba jest większa, więc skala będzie zwiększająca, tak? Już od razu zaznaczamy C. No ale jak chcemy tam dokładnie jeszcze wyliczyć, czy przypadkiem, tutaj z zerami nikt się nie pomylił w odpowiedziach, no to trzeba podzielić nasz przedmiot przez długość realną tej bakterii, czyli jest to długość przedmiotu na, na obrazku do długości rzeczywistej. No, i tutaj tak samo w mianowniku jak wcześniej, tutaj na górze zamienię jednostki, żeby byśmy, żebyśmy mieli te same jednostki. No i centymetry się skrócą na wartości liczbowe. Jak tutaj sobie przesuniesz przecinek o raz, dwa, trzy, cztery miejsca, no to trzeba przy piątce dodać 4 zera. No i mamy przedmiot zwiększony 50 tysięcy razy. Na jaki zwiększony? No to trzeba napisać tak skalę, żeby pierwsza liczba była w skali większa.